W Rypinie po raz kolejny odbywają się niezwykłe zawody. Zawody balonowe o Puchar Energii. Nasz nieboskłon wypełnią piękne, kolorowe balony zawodników z całej Polski. Również i kadry, więc na zawodników o najlepszych umiejętnościach. To sport, który nie tylko jest wspaniały dla oka i cieszy oko, ale również jest sportem ekologicznym, czystym, przyjaznym środowisku, a dziś chyba wszystkim nam na ekologii bardzo zależy. Energia to nie tylko działalność biznesowa. Szukamy, jesteśmy w obszarach takich jak społeczna odpowiedzialność biznesu. No i chcemy dzielić się tą energią, tą pozytywną energią. Staramy się być po prostu wszędzie tam, gdzie na co dzień funkcjonujemy i gdzie możemy udzielić naszego wsparcia i zaakcentować naszą obecność wśród społeczności lokalnych. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć tego typu inicjatywy. W tym roku w Irpinie rozgrywamy zawody o Puchar Energii. Mamy tutaj głównie zawodników z kadry narodowej i kilku zawodników ocierających się tą kadrę balonową. Generalnie balon musi latać w stabilnej pogodzie, czyli od wiosny, marzec, kwiecień do września, października latamy z reguły rano i wieczorem. Kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie już w ten weekend do Rypina na wyjątkowe zawody. Zawody o Puchar Energii. Jeśli ktoś z Państwa nie będzie z różnych przyczyn mógł przybyć do nas, to proszę rezerwujcie sobie czas na przyszły rok, bo te niezwykłe zawody na pewno się tu odbędą i balony wypełnią rypińskie niebo, jak i niebo całego regionu.